Naukowcy z Katedry Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej pracują nad rozwiązaniami, z których korzystamy każdego dnia. Prowadzą oni bowiem badania nad elementami podzespołów samochodowych. W naszym laboratorium prowadzimy badania na rzeczywistych obiektach, tak zwanych prototypach. Te badania są niezwykle istotne ze względu na to, że są nieporównywalne w stosunku do badań symulacyjnych. Są na pewno znacznie droższe, natomiast możemy zbadać obiekt rzeczywisty i jego zachowanie w rzeczywistych warunkach. Takie prototypowanie jest bardzo ważne w trakcie procesu wprowadzania nowego produktu na rynek. Czy to będzie samolot, czy będzie to pojazd typu samochód, a nawet zabawka dla dziecka. Wykonane przez nas prototypy badamy na zaprojektowanych przez nas również stanowiskach i analizujemy uzyskane wyniki. Jeżeli nasz prototyp nie spełnia założeń projektowych, wtedy wprowadzamy poprawki i powtarzamy pomiary. Gotowe podzespoły muszą łączyć w sobie funkcjonalność, wytrzymałość, komfort użytkowania, ale także być bezpieczne. Bezpieczeństwo niewątpliwie jest jednym z ważniejszych zagadnień w dziedzinie motoryzacji. Takim bardzo dobrym przykładem tego jest bardzo duża ilość systemów, które z założenia mają wspomagać kierowcę w trakcie prowadzenia pojazdu. Mogą to być system nawigacji, może to być radio, mogą to być inne różnego rodzaju aplikacje, które ułatwiają nam na przykład dotarcie z punktu A do punktu B. Dzięki symulatorom takim jak ten możemy zbadać czas reakcji kierującego pojazdem i wpływ różnych czynników na jego koncentrację. Ten system, który jest zamontowany w tym pojeździe, jest mobilny, to znaczy, że nie musimy wykorzystywać żadnego symulatora. Możemy ten system zamontować w każdym dowolnym samochodzie i za pomocą różnego rodzaju takich systemów, które rozpraszają uwagę kierowcy, jesteśmy w stanie mierzyć jego czasy reakcji. Czas reakcji kierowcy postrzegamy jako ten czas od momentu, kiedy piktogram został wyświetlony, do momentu reakcji kierowcy. To może być naciśnięcie hamulca, to może być skręcenie kierownicą w lewo bądź w prawo. Naukowcy z katedry mogą pochwalić się ponad 150 publikacjami naukowymi, 13 patentami oraz współpracami z uczelniami z całego świata. A od 2012 roku także współpracą z międzynarodowym koncernem motoryzacyjnym Stellantis. Współpraca ta polega na wspólnym opracowywaniu rozwiązań dla przemysłu motoryzacyjnego w szeroko rozumianym aspekcie prowadzenia działań na rzecz opracowywania nowych, a także testowania i optymalizacji już istniejących konstrukcji w tej dziedzinie. Oznacza to, że prowadzimy zarówno własne badania nad nowymi rozwiązaniami, jak i prowadzimy badania testowe rozwiązań, które już są opracowane we Francji.